Cześć, witam Was ponownie w kolejnym odcinku. Dziś będzie bardzo szybka potrawa, bardzo prosta do wykonania potrawa. Wszystko będzie w jednej patelni, więc potrawa jednogarnkowa, że tak to nazwę. Nie trzeba wielkich umiejętności kulinarnych, żeby to przygotować. A więc zaczynamy, bo wszystkim się spieszy, upały nadchodzą, a zjeść by się chciało lżej. Więc teraz w takim, wiecie, sezonie ciepłym staram się coś takiego wymyślić. Oczywiście, jak już sezon będzie się, wiecie, troszeczkę oddalał, te upały zelżeją, wrócimy do potraw odpowiednich na daną porę roku, jak druga połowa sierpnia, początek września i pomalutku będziemy grzać rączki. Dobra, jedziemy z koksem. Najpierw pokroję w kostkę piersi z kurczaka. Mam tutaj ich 600 gramów. Coś takiego, żeby nie była ta kostka za wielka. Rozgrzeję patelnię. No i dobra, piersi z kurczaka tylko delikatnie posolę. Na razie nie dodaję żadnych innych przypraw, bo wszystkie przyprawy będą na patelni. Za chwileczkę. Następnie na patelnię wlewam niewielką ilość tłuszczu. To jest olej. Tłuszcz jest już porządnie rozgrzany, więc wrzucamy kurczaka. I pomalutku. Kurczak niech się rumieni. Ja w tym czasie pokroję dwie średniej wielkości cebule. Kroję w kostkę. Jak już kurczak, zobaczcie, zaczyna się fajnie rumienić, to czas, by dodać przyprawy. A przyprawiać będziemy łyżeczką kurkumy. Wrzucamy na patelnię. Musimy przyprawy delikatnie podsmażyć. Wtedy będą bardziej aromatyczne. Dodaję łyżeczkę słodkiej, czerwonej papryki. Pół łyżeczki suszonego czombru. I łyżeczkę świeżo roztartego czarnego pieprzu. Przemieszajmy to. Możemy dodać cebulę. Podsmażam wszystko razem chwilkę, dosłownie 2, maksymalnie 3 minuty. Chodzi o to, żeby cebula się zeszkliła. A w tym czasie pokroję jedną czerwoną paprykę. Również będę kroił paprykę w kostkę. Papryka pokrojona, cebula zeszklona, więc dodajemy teraz łyżkę koncentratu pomidorowego. Teraz wrzucę małą łyżeczkę musztardy. To jest ostra musztarda. Możemy wrzucić paprykę. I teraz pokroję dwie papryczki chili razem z pestkami dodamy. Ta potrawa musi być pikantna. Oczywiście, jeżeli nie lubicie tak pikantnie, to polecam dać odrobinę mniej tej pikantnej papryki.
No i dobra, teraz możemy zalać to wszystko pomidorami z puszki. Wycisnę sok z połowy cytryny. Oczywiście to jeszcze nie jest koniec dodawania składników, ale już wygląda to bardzo obiecująco. Po mniej więcej 3-4 minutach takiego lekkiego smażenia się dodajemy ciecierzycę z puszki i czerwoną fasolkę. Przemieszajmy. Następnie pokroję, czy posiekam natkę pietruszki i kilka listków mięty, która podkreśli nam naprawdę fajnie tutaj smak. Musimy chwilę poczekać, żeby ciecierzyca i fasolka się tylko podgrzały i dodamy trochę masła. Sos będzie bardziej maślany. Wrzucamy również posiekane zioła. Trzymam na ogniu jakieś 2-3 minuty i możemy podawać. No i mój błyskawiczny obiad jest gotowy, więc możemy spróbować. Wygląda bardzo dobrze. Przyprawiony porządnie. Pachnący ziołami, cóż więcej trzeba. I treści. I do tego dodajemy łyżkę kwaśnej śmietany. Gotowe. Próbujmy. Wow. Po prostu petardina. Rewelacja. Potrawa zdrowa, potrawa nie jest ciężka, dobrze przyprawiona. Do tego kwaśna śmietana, która niweluje pikantność tej papryczki chili, którą dodałem. Smaki zrównoważone, po prostu petardina. Wow. Pychota. Mógłbym jeść i jeść. No ale ja już się z Wami żegnam i zapraszam Was do subskrybowania mojego kanału, wciśnięcia dzwonka, który poinformuje Was, kiedy wrzucę film, no i życzę Wam smacznego i takich prostych, szybkich obiadów, a szczególnie teraz latem.